Ja O! dzwonię się tylko do 07. Sierżancie Gilgotek. Słucham? Słucham, sierżancie? Wspaniały pseudonim operacyjny. Proszę sobie Słucham? taką naszywkę ustawić w odpowiedniej jednostce. 05, potrzebujemy wsparcia na naszej pozycji Commander Line od jednostek Mary. Mamy gabaniarza. Zamaskowanego. Aktualnie przedłużamy. 110.5. Chodź, Karol, chodź. Ja status się liczę. Kocham cię, kocham cię, Galigal. Wspaniały jesteś, nie zmieniaj wrócimy się. Wrócimy do tej rozmowy. Oczywiście, ja bardzo chętnie. Dużo jadł, szykuj wazelinę. Aha! Ja poznam kurwa genezę tego, nie? No przestań! Kurwiłeś mnie. Nie masz szans. No, 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 bohaterka. No tak, tak, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Mówiłem, że nie trafisz. No. Mówiłam. Nie. Co? No nie. To. Dałeś. No co ty? Co ty gadasz? W życiu. Jak nie? No, znowu nie. No jojoj, ale zamach. Bejsbolistka. No najebie ci. Najebie ci rękami. Dobra. No i co? Bohaterze. Kurwa, powiem mi, że wbiła na serwer i pogadała z Jokerem. Zaraz będę. A few moments later. Więc sprzedajesz ją za milion i dzieli mi się na pół. A gdzie ty mieszkasz? Masz tylko żoniczo. No nie ma, ona jest warta milion, więc to ja też zainwestowałem. Ja chcę ja chcę pół miliona. Nie, pół miliona mi masz dać. Tak? Nie, płacz, kurwa, płaci. No to jak mnie, ale to jak chcesz mi spłacić, to masz mi pół miliona dać. Jak jest 160 tysięcy? Ja 300 dałem na firmę. Nie, ja dałem 300 na firmę, 140 było twoje, a 160 było firmowe. No to 160, czyli ja zapłaciłam... 140 nawet z firmy sobie mam mogła zabrać, jeżeli nie zabrałaś. Czyli ty 300, ja dałem 300 zanim dałem, tylko że 160 koła było z firmy ty pożyczyłaś i 140 koła ty dopłaciłaś. Czyli jak wpłacałem 300 koła na firmę, to ty mogłaś sobie 140 wypłacić, żeby mieć swoją połówkę opłaconą, a ja musiałem spłacić 160 na firmę. Co ty pierdolisz? Patrz, to inaczej zrobimy. To ty sobie wyciągnij mi z firmy 140 koła, ale mi dajesz 300. Ale różnica jest warta milion, to jest inwestycja. To jest Ale ty nie masz mi użyczyć, ty masz mnie spłacić. Urzędnicze są warte milion. No to wbij na serwer, kurwa. No ale jak mam to IC zrobić, jak ty nie grasz? Jak wejdziesz, to ci kurwa CK zrobię. Zabiję ci tą Natalie Bull. Kurwa macie, to mnie dziewczyna kurwa opierdala. Kurwa na siano, na rzesz kurwa mać. Zaraz jej tą kartę graficzną tam wykręcę, kurde. Kurwa mać, się kłóci, no posłuchajcie kurwa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kupiliśmy razem to za 400 koło. Ja 200, ona 200. Ona kupiła to za 600. Ale 140 tysięcy zabrała z firmy. No, ja te 140, ja zapracowałem 300 koła, zapłaciłem 300 na firmę, bo 140 oddać firmie, to co ona zabrała, i 160, które ona sobie może zabrać. To jest 300 koła, pasuje. No, to teraz ona mi musi albo oddać 160 koła, to się nie opłaca, bo to jest kurwa milion warte, więc ona powinna mi pół miliona za to dać, bo to jest warte milion. No to pół miliona, no to powiedzmy nawet nie, bo 160, 140 inwestycja procentowo, 320 tysięcy powinna mi oddać. Idę kurwa do niech mi oddawa 320 koła, no. Mówi, że IC mam to załatwić? Jak mam to IC załatwić, jak ona nie gra? Kurwa. Natalia! Nie. 320 koła, wbijasz na serwer, że nicza jest twoja. Wbijaj na serwer. 320 po pierwsze.
Chodź, bo wyliczyłem. Urzędnicza zwarta milion. 160, 160. Cicho! Ja teraz gadam. 160 koła. Dobra, to jeszcze raz, ja to wyliczę, patrz. 600 koła to kosztowało. Ty zarobiłeś 460 i 140 pożyczyłeś od firmy. No. No. To były twoje. Dokładnie. Ja to ci wsadałem na firmę, czyli spłaciłem dług u firmy, moją część długu u firmy, ale i część twoją, którą ty sobie możesz wypłacić. Więc wbijaj na ten serwer, wyciągnij sobie 160, staj mi dokończyć. Nie wkurwiaj mi, nie śmiej się ze mnie. Wbijasz teraz na... Wbijasz teraz, nie możesz widać, masz wbić teraz na serwer, masz wypłacić 160 konta z firmowego, bądź chuj te 160 koła, dasz mi po prostu mniej, patrz, od pół miliona dajesz mi 340 tysięcy. Jest twoja! Urzędnicza jest warta milion, urzędnicza jest warta milion. Ktoś sprzedał firmę za 1 100 000, więc liczy, że milion bym od razu dostał. Więc pół miliona, nie przerywaj mi. Nie przerywaj. Nasze, to jest wspólne. To i to jest nasze. Czemele... Tak, to jest 200 koła. Czemelejn jest warty, może 600 zachodzą. Więc dobra, no to okej, git. Ja cię wypierdalam z Czemelejnu. Ty mnie wypierdalasz urzędniczej, ale wbijasz teraz na serwer i mi dajesz 300 tysięcy moje. Tak, tak, tak. Robisz syka. To ja ci wbiję tam na ten unique i ci CK zrobię. Jak ty się zesrasz? No kurwa, ja bym to daj mi chociaż to wynajmować! Ja muszę tam przenieść wszystko, a tam jest szafka zbugowana, bo nie jestem właścicielem. No bo urzędnicza jest moja. Nasza! Nie! Ty, kurwa, nie wkurwaj mnie! To jest nasze! No Natalia, mam tego dosyć, nie? No nie, toż, skoro... Wiesz co? To jest pół na pół. Pół urzędnicza jest moja, pół Chamberlain jest twoja. Ja jestem właścicielem Chamberlain, ty jesteś właścicielem urzędniczej. Okay. Ale to jest pół na pół. Za 400. A tak, ale tu dałem 300, tu dałem 200. Ty dałeś tu 300 i tu dałeś 200. Więc to jest wspólne. Więc... Nie, ja się spłaciłam za Chamberlain. Za Chamberlain byłeś spłacony. Jaki spłacony byłem? Spłacony był. Za Chamberlain po połowie. Jaki po połowie? Co ty pierdolisz? No tak, no po połowie. No to powiedz, co ile płaciłeś za Chamberlain? 400 koła. Tak, 200 od głowy. 600 koła, czyli 300 od głowy. Ale jakie 100 tysięcy wartość poszła w górę? Patrz. Tak, interesuje cię, bo patrz. Tak, ale mnie interesuje. Tak to działa. Jakbyśmy byli ożenieni, byśmy mieli prawdziwy dom, byłby droższy, byśmy się rozchodzili, kurwa, ale rozwód brali, to by... Ale to jest moje też. To jest 50% moje, tak samo jak Chamberlain jest 50%. To jest pół na pół. Dobra, wiesz co mnie wkurwiasz teraz? Serio mnie wkurwiasz? Wiesz co, wkurwiasz mnie? Przez najbliższy miesiąc nie zjesz maka. Patrz, sprzedasz mi ją za 300 koła i dam ci klucze do niej. Ty się jakaś głupia. Ja mam siano, tylko mam za mało siano. Ja chcę auto kupić, a mam tylko... Ja mam tylko 800 koła i brakuje mi 200 koła. No dlatego bij mi daj te 200 koła. Będzie twoja. Dobra, zabijam cię. Robisz CK. Jak bierz na wyspę, to ja do Stasia zaraz dzwonię i zabijamy cię, kurde. Nie ma Natalii, ból. Dobra, dzwonimy do Stasia. Nie mam numeru do niego, ale chuj. Dobra, spotkamy Stasia, to zagadam go, że trzeba Natalii ból zabić, bo kupiłem z nią dom, kurwa, i zniknęła i mnie wyjebała. Tak go ubrali? Patrz, on nawet trzymać umie, a Kajtek co umie? O, też czy chowanego się bawić. Też umie. Tak? A tu co trzyma? Widzisz, co tu jest napisane? Nie. Przeczytać ci? No. Jebać Kaszyńskiego. Z tej strony wasz ulubiony bloger Janek Pizikela. Właśnie dostałem strażaków, jak rozjebali samochód na stacji benzynowej i po prostu się tam pali. I strażak proszę, właśnie biegnie, to zapierdala. Przełączyłem kamerę w moim iPhone'ie. Jara proszę się zobaczyć. Normalnie. Przed chwilą się nie paliło, a i nagle się pali. To jest sprawa po prostu dla reportera Janka. Żegnam się z wami, do zobaczenia jutro. Pa! Jeszcze my tego nie wypchamy, kurwa, do góry. Myślisz, że nie mamy tyle siły? No nie wiem, no. Bohaterki zajebane. Halo.
Słuchaj, jest problem. Jaki? Bo jestem w sklepie z ciuchami w galerii, nie? I tu jest Tommy Hilfiger. Zajebiste gacie są. Pomyślałem, że ci kupię na święta, tylko się zastanawiam, jaki rozmiar. Jak wywieszasz pranie na płocie, to na ile sztachet? Jak gacie na płocie wieszasz, żeby wyschły, to na ile sztachet? Na jakim kurwa płocie, a potem...